Czym się różnią delfiny od ryb, czy też od rekinów? Po pierwsze, chociaż delfiny żyją w wodzie, to nie są rybami, tylko ssakami, ale o tym raczej wszyscy wiemy. Więc ryby w przeciwieństwie do delfinów mają skrzela i nie muszą się wynurzać, żeby móc oddychać. Oddychają tlenem, który jest w wodzie. Ich organizm, właśnie te skrzela, umożliwiają im pobieranie tego tlenu właśnie z wody. Natomiast delfiny oddychają powietrzem atmosferycznym, czyli takim powietrzem jak my, mają po prostu płuca i muszą się po prostu wynurzać, żeby, można powiedzieć, zaczerpnąć tego powietrza, żeby móc normalnie funkcjonować. Dlatego delfiny nie mogą w nieskończoność przebywać pod wodą, tylko co kilka minut, co jakiś czas muszą się wynurzać. Gdyby je przytrzymać pod wodą, to się po prostu utopią, ponieważ nie będą miały tlenu. A ryby, jak doskonale wiemy, pod tą wodą spędzają cały czas. To jest ich środowisko naturalne. Kolejną różnicą jest mózg oraz, co za tym idzie, inteligencja. W przypadku delfinów ten mózg, a raczej ta inteligencja, jest wielokrotnie większa niż w przypadku ryb. Ryby nie mają mocno rozwiniętych tych mózgów, ta inteligencja jest na naprawdę niskim poziomie, natomiast delfiny są znane dzięki badaniom, dzięki próbom z tego, że są to zwierzęta bardzo inteligentne. Inteligencja delfinów naprawdę wielokrotnie zaskoczyła naukowców, badaczy i można śmiało powiedzieć, że delfiny są jednymi z najbardziej inteligentnych zwierząt poza człowiekiem. Kolejną różnicą jest życie społeczne. U delfinów jest ono bardzo mocno rozwinięte oraz bardzo mocno zhierarchizowane. Ta inteligencja, ta umiejętność tworzenia tych grup społecznych, tych stad oraz ta mocna hierarchizacja tego wszystkiego jest bardzo dużą różnicą w porównaniu z tym, co reprezentują sobą ryby, rekiny. One nie są w stanie zbudować takich więzi społecznych, takich relacji, jak ma to miejsce w przypadku właśnie delfinów, czy też innych ssaków. Delfiny do tego piją mleko matki, jak ssaki żywią się tym mlekiem matki. Kolejną różnicą, która może zdziwić, jest na przykład to, co bardzo przybliża nas, a raczej delfiny do nas, jest to, że delfiny potrafią wykorzystywać tą swoją inteligencję do różnych dziwnych rzeczy, na przykład do tego, że używają rozdymek. To jest taki gatunek ryby, która ma w sobie, można powiedzieć, truciznę. Po prostu żują tą rozdymkę i w ten sposób się narkotyzują. Czyli nie zawsze to wykorzystanie inteligencji dużo większego i lepiej funkcjonującego mózgu jest wykorzystywane do tego, można powiedzieć, co trzeba. Czyli ryby, czy też rekiny, są to ryby, taki gatunek zwierząt, taki rodzaj zwierząt, mają skrzela, mogą żyć cały czas pod wodą, nie oddychają powietrzem atmosferycznym, są o wiele mniej inteligentne, nie żyją w tak mocno rozbudowanych społecznościach jak właśnie delfiny. I to są te najważniejsze różnice, czyli to, czym oddychają, jaki mają poziom inteligencji i w jaki sposób mogą ją wykorzystać, w jaki sposób ją wykorzystują. U delfinów jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oraz to, że żyją w bardzo mocno rozwiniętych społecznościach, żywią się mlekiem matki, mowa tu oczywiście o delfinach. I to są te największe, najważniejsze różnice pomiędzy rybami a delfinami, czy też rekinami, a delfinami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania. Nie chcesz nic przegapić, naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, spójrz na inne materiały, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten materiał, żeby kanał mógł się szybko rozwijać i żebym był dopingowany do dalszej pracy. Dziękuję za uwagę.